Na początku chciałem zdementować fakt, że w szpitalu był okres, gdzie nie odbywały się operacje w trybie ostrym. Te operacje się odbywały i odbywają również teraz. W tej chwili, w obecnej chwili, nie istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. W mojej ocenie SOR działa w miarę normalnie, natomiast rzeczywiście obserwujemy wzmożoną absencję chorobową pań pielęgniarek. I ze względu na to, że ta absencja w chwili obecnej złożono do szpitala 73 zwolnienia lekarskie, powoduje, że podjąłem decyzję o wstrzymaniu przyjęć w trybie normalnym, planowym. Oddziały pracują normalnie, nie ma ani jednego oddziału zamkniętego. Jest oczywiście zmniejszona, tak jak powiedziałem, obecność pań pielęgniarek ze względu na zwolnienia lekarskie. Kontrolę zwolnień oczywiście, bo jestem zaniepokojony tą liczbą, nie znam przyczyny, nie potrafię zidentyfikować. Nie wiem, czy to jest epidemia, a takiej epidemii w szpitalu nie stwierdzam. Dlatego skierowałem rzeczywiście wszystkie zwolnienia do weryfikacji przez ZUS. Nie znam genezy tych zwolnień, nie potrafię powiedzieć Państwu, co jest powodem tej masowej sytuacji dostarczania zwolnień. Nie sądzę, żeby jednak to był spór zbiorowy. No bo wtedy to musiałbym domniemywać, że to już jest przekroczenie prawa. Szpital jest jednostką zadłużoną, w związku z powyższym moją główną rolą jako dyrektora jest zapewnienie nie tylko płynności, bo przede wszystkim pacjent jest naszą podstawą bytu, ale żeby tego pacjenta leczyć, trzeba mieć na to środki finansowe. Ja myślę, że pielęgniarki i położne starzeją się, chorują i mają prawo do zwolnienia. Stąd to nie jest akcja, tak jak tu nam się powtarza, że jakaś zmowa. Absolutnie. My również mamy prawo do zachorowania. Natomiast stwierdzenie typu, które mi się bardzo nie spodobało, że opuściliśmy pacjentów, czy odeszliśmy od łóżek, przechodząc na zwolnienie, to ja zadaję pytanie, czy pielęgniarka nie ma prawa być chorą? Dalej się mówię o minimum. Pielęgniarki nie są zainteresowane pracą w zakładzie, w takim, który daje małe środki finansowe. Już przemieszczamy się nie tylko za granicę, ale między województwami, bo taka jest różnica również tu w Polsce. My na ścianie wschodniej zarabiamy znacznie mniej niż w centrum, czy na zachodzie się zarabia, mając możliwość na przykład przez granicę do Niemiec. W związku z tym nasi absolwenci, a mamy 5 uczelni, nie są zainteresowani pracą w województwie lubelskim.